1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 wybuchło Powstanie Warszawskie. Powstanie było zrywem ludzi młodych. Większość żołnierzy wkroczyła w dorosłość podczas okupacji. Walczyli również małoletni. Młodsi członkowie Szarych Szeregów służyli w harcerskiej poczcie polowej oraz podobnie jak kilkunastoletnie dziewczęta byli łącznikami i sanitariuszami. Starsi walczyli z bronią w ręku na pierwszej linii frontu. To godne pochwały, że to właśnie dzieci poprzez sztukę otrzymały szansę upamiętnienia bohaterstwa Polaków walczących w Powstaniu Warszawskim. Dziękujemy rodzicom naszych artystów, a także wszystkim organizatorom, że stworzyli miejsca i okoliczności do przeprowadzenia na przestrzeni tych kilku dni pięknej lekcji historii. Takie lekcje i rocznice mają sens tylko wtedy, kiedy biorą w nich udział najmłodsi. To w nich nadzieja na zachowanie polskiej kultury, historii i tradycji.